Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Proszę Kamu. Usiąść. Bo... Jestem prezesem Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego Kult, dlatego że chcemy otaczać kulturę prawdziwą jakość. Mówię chcemy, ale jestem głównie jednoosobowa i współpracuję z innymi organizacjami, jak w ostatnim roku bardzo intensywnie z Międzynarodowym Towarzystwem Ochrony Polskiej Wsi oraz Koalicją Polską Wolną od GMO. Prowadziłam szereg manifestacji wraz z tymi organizacjami w Warszawie. Daliśmy koty z rządem, kłóciliśmy się. No niestety, na niewiele to się zdało, ale walczyć trzeba dalej. Mój temat to, co to jest właściwie z tym GMO? O co tutaj chodzi? Mamy taką sympatyczną mieszankę tutaj pokazaną na ekranie. I takie chyba jest wyobrażenie generalnie na ten temat. Natomiast jest to sprawa bardzo niebezpieczna. Wszędzie słyszymy o skażeniu, jakie jest w środowisku. Słyszymy o wodzie skażonej, o powietrzu skażonym, o glebie oraz o różnego rodzaju dodatkach, które stosowane są w rolnictwie, czyli na przykład o pestycydach, o herbicydach, czyli środkach ochrony roślin. I wiemy o tym, to jakoś już zakodowaliśmy, że nie jest to zdrowe i należy unikać. Mamy również do czynienia z dodatkami do żywności. Te wszystkie E, o których tu wspominał pan dr Malinowski, z lupą chodzący do sklepów. Również i my znamy, rozumiemy, że to nie jest dobre i staramy się tych najgorszych przynajmniej unikać. Również jeżeli chodzi o napromieniowanie żywności, są to również sprawy dramatyczne. Głównie ostatnimi czasy słyszeliśmy o czosnku z Chin, który żeby lepiej przetrwał podróż i generalnie dobrze się trzymał na oko przynajmniej, jest napromieniowany. No i to też oczywiście traci na wartości, taki produkt traci na wartości, traci swoje właściwości odżywcze i właściwie spożywanie go nie ma większego sensu. Tutaj mamy taką tabelkę bardzo ciekawą, mianowicie widzimy jak poszczególne rośliny w tym wypadku, które spożywamy, tracą na wartości na przestrzeni lat na skutek używania tych najdziwniejszych metod w świecie, które nie są w żadnym stopniu naturalne. Średnio rocznie tracą one kilka procent na wartości, zawartości swoich składników odżywczych. Na przestrzeni wielu lat, tutaj mamy na przykład przez ostatnią rubryczkę 85 do 2002 roku, to jest kilkadziesiąt, nawet do prawie 90% wartości. No, są to same za siebie mówiące tutaj wyniki, które no, nie potrzeba ich objaśnić, każdy rozumie co to znaczy. Jemy nic praktycznie. Do tego dochodzi przemysłowy chów zwierząt, gdzie te zwierzęta, jak wiemy, są stłoczone, mają fatalne warunki. Nie wychodzą na dwór, nie jedzą niczego naturalnego, są na tak zwanych paszach wysokobiałkowych, które mają za zadanie szybkie utuczenie ich i danie do sprzedaży. Tak to wyglądało jeszcze do niedawna, to są farmy kurze, tak wyglądały te klatki. W ostatnich czasach Unia narzuciła zmianę klatek, ale jak się Państwo domyślacie, na większy komfort specjalnie to nie wpłynęło, ponieważ to samo zagęszczenie jest, nadal nie widzą światła i nadal jedzą to, co jadły, tyle że klatki wyglądają odrobinę ładniej. No i dochodzimy do skażenia, o którym no, może ktośkolwiek wie, ale jeszcze niewielu, mianowicie skażenie genetyczne pożywienia, które spożywamy. Dlaczego nie wiemy o tym? Dlatego, że korporacjom, które produkują te produkty, no oczywiście nie zależy na tym, żebyśmy byli świadomi spożywania skażonego pożywienia, w związku z czym robią wszystko, żeby udowodnić, że jest to fantastyczna rzecz i absolutnie naturalna. No niestety chciałabym obalić ten mit. Nie jest to w żadnym stopniu naturalne pożywienie, dlatego że w naturalnych warunkach mamy do czynienia z krzyżowym przepyleniem, czyli rośliny podobnego pochodzenia, zbliżone do siebie, przepylają się i na tym też polegają doświadczenia na uczelniach, w instytutach naukowych, że blisko spokrewnione rośliny ze sobą przepylamy i sprawdzamy, jakie wykazują cechy te mieszanki, jeżeli one są pożądane, to potem są wdrażane do tak zwanej produkcji. Natomiast to, co twierdzą koncerny, że nektaryna na przykład, czy przężyto, to też przecież są metody no, od lat stosowane i przecież my to spożywamy, a to wszystko jest praktycznie no, GMO i w ogóle o co nam chodzi, to jest absolutna nieprawda, dlatego że to są jednak mimo wszystko naturalne krzyżówki. Natomiast tutaj mamy do czynienia przy GMO, czyli genetycznych modyfikacjach, przeszczepianie genów. Bierzemy mianowicie sekwencję genową jakiegoś organizmu, który wykazuje cechę pożądaną dla nas, na przykład jakąś odporność na coś. I wszczepiamy ją do innego organizmu,
tyle że zupełnie odległego. To mogą być mieszanki między królestwami, czyli na przykład roślina, człowiek, roślina, zwierzę, bakteria, roślina, czyli coś, co w naturze w ogóle nie może powstać, ponieważ no siłą rzeczy coś takiego się nie skrzyżuje i nie wyda owoców. Natomiast my to robimy w laboratoriach, wyjmujemy tę sekwencję, wszczepiamy gdzie indziej, bardzo niedokładnie, wciąż jeszcze nie mamy opracowanych metod idealnych i nie wiemy w związku z czym, co w efekcie długofalowym nam z tego potem gdzieś tam wyniknie. A wiadomo również, że korporacje, które się tym zajmują, finansują te badania. Nie będę komentować, wiemy wszyscy, co to znaczy, jakie wyniki powinny być, a poza tym trwają one nigdy nie dłużej jak 90 dni, czyli około 3 miesięcy. Cóż można zbadać, skoro cykl szczura życiowy wynosi 2 lata, tak? No to niewiele można zbadać. Także są to rzeczy absolutnie nienaturalne i nie dajmy sobie powiedzieć, że to jest natura. Tutaj mamy przykładowe właśnie takie kombinacje, na przykład soja, kukurydza z genami bakterii, czy pomidor z genem ryby, czy ziemniak z genem meduzy, karp i ryż z genami człowieka. To są takie sympatyczne właśnie połączenia, bardzo naturalne. Niemniej jednak 90% upraw GMO zawiera tylko 2 rodzaje modyfikacji i właściwie to jest nasz największy problem, dlatego że te modyfikacje uprawiane są, znaczy rośliny o tych modyfikacjach uprawiane są na olbrzymich połaciach ziemi i stanowią główny komponent paszowy, a co to oznacza, wszyscy rozumiemy, my jemy potem te wszystkie produkty popaszowe, że tak powiem. Pierwsza z nich to jest odporność na środki chwastobójcze, czyli herbicydy. I tutaj mamy głównie do czynienia z soją, która jest uprawiana w Ameryce Północnej i Południowych na no, koszmarnie wielkich połaciach ziemi. I jak to się zrobiło? Skąd to się wzięło? Otóż gen bakterii, która przetrwała na toksycznych wysypiskach śmieci, gdzie były wywalane porandapowe różne odpady, ta jedna bakteria tam dała radę, że tak powiem, przetrwać. I z tej bakterii wyjęto właśnie gen odporności na Roundup, czyli bardzo silny, toksyczny herbicyd i wszczepiono go roślinie, w tym wypadku soi na przykład. I taką soję można uprawiać, zlewać ją hektolitrami Roundupu i ona nie reaguje, bo no, jest odporna. To jest pierwsza sprawa. A druga odporność to jest, tak jak tutaj widzimy, zdolność do produkcji pestycydu wewnątrz rośliny i to dotyczy kukurydzy, która właśnie dostała bakterii gen powodujący, że w kukurydzy nieustająco przez całe życie we wszystkich jej częściach produkowany jest pestycyd, czyli tak zwana toksyna BT. I to dotyczy również tej kukurydzy MON 810, tak sławnej, o którą tutaj myśmy walczyli, a raczej przeciwko której walczyliśmy. O, coś mi wyjechało. Nie udało się. W każdym razie koncerny biotechnologiczne rozprzestrzeniają wśród narodów mity, najróżniejsze mity, że GMO to wyższe plony, mniej agrochemii, likwidacja głodu na świecie, wyższe zarobki rolników, niższe ceny żywności, ochrona ekosystemów oraz bezpieczna żywność. To jest dokładne zaprzeczenie tego, co jest naprawdę. Ale oczywiście robią to w dobrze pojętym swoim interesie, ponieważ to są oczywiście olbrzymie pieniądze. A tak wygląda uprawa po kilku latach stosowania właśnie Roundupu. Chwasty, które na początku faktycznie nie rosną przez pierwsze 2-3 lata na tych uprawach, gdzie zastosowany został Roundup, po jakimś czasie się uodparniają, modyfikują same naturalnie i wyrastają po prostu gigantyczne łany chwastów, których właściwie niczym już nie można zwalczyć, jak tylko taką oto motyką, czy nie wiem, kosą, czy czym tam jeszcze. W każdym razie no, nie wygląda to imponująco. A więc mamy jawny dowód na to, że to jest łgarstwo, jedno wielkie łgarstwo. Poza tym koszty uprawy, jak tu widzimy, wzrastają kilkukrotnie. Nie będę się na tym rozwodzić, bo po prostu jest to teraz może mniej istotne. No tak, i jeszcze jest jedna bardzo sympatyczna rzecz, mianowicie, że w momencie, kiedy okazuje się, że jednak te wyniki badań korporacyjne, no tak jakby nie odpowiadają ich potrzebom, to znaczy okazuje się, że w tej produkowanej na bazie GMO żywności przekraczane są pewne dozwolone normy zawartości różnych toksyn, to co robią, zwiększają po prostu normę. I tak stało się na przykład tutaj z glifosatem, czyli z Roundupem, gdzie zwiększono w ostatnich latach 90. 200 razy normy w Unii, żeby można było dopuścić te produkty do sprzedaży. To są takie zabiegi właśnie stosowane przez korporacje i tutaj mamy
wyraźnie zaznaczone, jeszcze raz chciałam to pokazać, że żywność GMO jest zdecydowanie toksyczna, ponieważ zawiera a. pozostałości glifosatu, to znaczy substancje czynnej Roundupu oraz toksynę BT, czyli pestycyd. Tak wyglądają zwierzęta, przykro mi, jest to dosyć drastyczne, po stosowaniu tejże diety, czyli skarmiane żywnością, ziarnem zawierającym modyfikacje genetyczne. W ostatnim roku zostały opublikowane badania bardzo znanego profesora Seraliniego, francuskiego, który prześledził cały cykl szczura i takie oto były efekty. Również stosowane tam były do pojenia, stosowana była taka woda, która zawierała dozwolone w Unii Europejskiej ilości Roundupu. Takie są efekty. Oczywiście na człowieku jest to bardzo trudno zbadać, wziąwszy pod uwagę, że genetycznie modyfikowane rośliny są około 15 lat na rynku, no to musimy poczekać jeszcze z 50, żeby to faktycznie się ujawniło. No i mamy tutaj przykrość, która również dotyka młode mamy, a więc wykryto glifosat i toksynę BT we krwi u ludzi, również u kobiet ciężarnych i w krwi pępowinowej płodu. Glifosat udowodniono, że powoduje śmierć komórek embrionalnych, pępowinowych i łożyskowych u człowieka. No nie tylko u człowieka, ale również u człowieka. Tutaj mamy, wspominałam o chorobach cywilizacyjnych, które powodują rośliny genetycznie modyfikowane. I tutaj na przykład mamy to ujęte na przykładzie otyłości i cukrzycy i widzimy radykalny wzrost od czasu stosowania roślin genetycznie modyfikowanych na rynku amerykańskim, jak to się zmienia. A więc GMO to jednak zdecydowanie zagrożenie, to choroby cywilizacyjne jak nowotwory, alergie, cukrzyca, otyłość, bezpłodność i tak dalej. Tylko nie mamy możliwości tego przebadać dostatecznie dobrze, ponieważ to trwa u człowieka bardzo długo. Potrzebne są 2-3 pokolenia, żeby to można było stwierdzić. Przy czym trzeba pamiętać, że pewne relacje między białkami i innymi składnikami pokarmu mogą ujawnić się dopiero po wielu latach, a więc no, jest to trudne do sprawdzenia. Do tego dochodzi jeszcze fantastyczna sprawa, mianowicie wycinanie lasów tropikalnych w Brazylii i w Argentynie. Wyniszczono tam potwornie cały ekosystem, zniszczono rolników, ponieważ tam jest przymusowy wykup ziemi przez koncerny, bo ułożył się rząd z Ameryką, z Monsanto. No i widzimy, jak to się przedstawia na przestrzeni lat. Tutaj były kiedyś jeszcze piękne łany zielone, a teraz mamy już tylko i wyłącznie skażenie. No i dlaczego Polska jest tak bardzo atakowana w tej chwili i dlaczego chcą nas koniecznie przymusić do tego, żebyśmy jednak wprowadzili GMO na rynek? Ponieważ stanowimy fantastyczną konkurencję, to znaczy produkujemy dobrą, ekologiczną i tradycyjną żywność, która oczywiście wypiera i wyparłaby żywność genetycznie modyfikowaną koncernów, gdyby tylko na to pozwolić, więc oni oczywiście nie chcą do tego dopuścić, bo biotechnologia i agrobiznes to są ogromne, niewyobrażalne pieniądze. Kto ma w rynku żywność, ten rządzi światem. Wikileaks ujawniał wielokrotnie najróżniejsze informacje na ten temat i wiemy o tym, że to jest strategiczny i komercyjny imperatyw USA, żeby rozpowszechniać na świecie poprzez wojnę handlową w stylu militarnym właśnie genetyczne uprawy. I mamy tutaj wyraźnie, że jest to właściwie ekspansja kilku światowej sławy koncernów. Najpiękniejszym i najsławniejszym jest Monsanto, potem Syngenta, Pionier, DuPont, ale także BASF, który sponsoruje i sponsorował Centrum Kopernika w Warszawie oraz Bayer, Aspirynka i te rzeczy, prawda? Jest to nieograniczony wpływ na obrót produktami takimi jak nasiona, czyli są patenty, które regulują tutaj te wszystkie układy, a także wytwarzane przez te same koncerny środków ochrony roślin, czyli na przykład Roundupu. A więc proszę Państwa, pasze, które sprowadzamy właściwie w Polsce i w Unii Europejskiej w 100%, znaczy komponent soja, kukurydza sprowadzany jest praktycznie w 100% w Europie, za wyjątkiem tylko pasz ekologicznych, które są oczywiście droższe, bo jest ich mało. Oraz powiedzmy, gdy ktoś żywi zwierzęta własnymi tam, własnym ziarnem, czy ziemniakami, czy tymi metodami, że tak powiem, nieco bardziej tradycyjnymi, pasze wszystkie wpływają na to, że nasze mięso, wędliny, nabiał niestety są skażone genetycznie. Również wypisałam tutaj lecytynę sojową i syrop glukozowo-fruktozowy, bo o tym mało kto wie, natomiast praktycznie wszystko, wszystkie batoniki, wszystkie chipsy, soczki zawierają te dwa składniki. Lupa jest tu niezbędna, ponieważ to nie jest dużymi
literami, tylko bardzo małymi na opakowania. Chroncie dzieci przed tym świństwem. Lepiej upiec ciasto, zrobić ciasteczka jakiś czy batonik samemu ulepić, niż kupować dzieciom to w sklepie. 80% upraw GMO znajduje się obecnie w trzech krajach, przede wszystkim USA, bo tam jest centrum zarządzania, że tak powiem, i pięść, która tłamsi, ale przede wszystkim okupują Argentynę i Brazylię, bo tam dali sobie to zrobić po prostu. W Chinach natomiast mamy zaledwie niecałe 3% uprawy, w Europie zaledwie 0,1% na nasze szczęście, ale to dotyczy uprawy. Natomiast jeśli chodzi o pasze, to praktycznie 100% pasz polskich jest na bazie komponentów genetycznie modyfikowanych. Co to oznacza, już powiedziałam, więc nie powtarzamy się. GMO to zagrożenie niezależności rolnika, bo to są patenty. Nawet jeżeli niechcąco ma się na polu, bo akurat gdzieś się komuś worek rozsypał w zamierzony sposób, bo takie są to metody, to się okazuje, że muszą płacić ci ludzie patenci i nie ma od tego niestety odwołania. W tej chwili na szczęście w Stanach już kilkaset tysięcy rolników złożyło pozwy przeciwko Monsanto i liczymy na to, że wygrają. Ale jest to bardzo trudna walka. Dlaczego? Dlatego, że za Monsanto i za tego typu koncernami stoją mega pieniądze, a rolnik to człowiek na ogół nie za bardzo zamożny. No tak, malejący oczywiście dostęp do ziarna siewnego, tych naturalnych odmian. Tutaj za chwilę będziemy mieli wykład prawdziwej polskiej rolniczki, wykształconej, mądrej osoby, która poradzi, co z tym fantem robić. Natomiast póki co odbiera się rolnikom ich podstawowe prawa, jak prawo do korzystania z własnych nasion, proszę Państwa, to jest karalne i za chwilę w Polsce też będzie karalne, a także wymiany nasion między sobą. Co robić? Otóż wiele krajów, te, które tutaj mamy na zielono, wprowadziło u siebie na tyle skuteczne zakazy i znakowanie produktów zawierających GMO, że naprawdę jakoś to funkcjonuje u nich. Polska walczy, ale słabo sobie z tym radzimy. O, znowu coś mi nie wyszło. W zeszłym roku byłam na kolejnym sympozjum w Austrii, w Wiedniu. Miałam przyjemność wygłosić tam wykład akurat o polskich rolnikach, znaczy nie o polskich, o drobnych rolnikach. I podpisano tam deklarację soja dunajska. W myśl tej deklaracji praktycznie wszystkie kraje Europy Południowo-Wschodniej będą uprawiały własną soję bez GMO na swój własny użytek, będzie spławiana drogą rzeczną. Wszystko jest już zaplanowane i obliczone i tutaj ciekawostka, polski pas południowy wchodzi również do tego projektu, ale Polska o tym nie wie, proszę Państwa. Na tym sympozjum byłam tylko ja, czyli nikt, a nasz rząd się tym nie zainteresował, mimo że potem trąbiłam po prostu na środku miasta na ten temat. No i dążymy do tego, żeby Polska była oczywiście wolna od GMO, ale jest to trudne. Obecny stan prawny jest przerażający. Kilka dni temu spotkałam się jeszcze z profesorem Szyszko, profesorem PiS, który prowadził od wielu, wielu lat te sprawy, negocjuje z obecnym rządem, ale jest to bardzo, bardzo trudne. I powiedział tak, rząd szeroko otworzył drzwi na GMO w naszym kraju, teoretycznie wydał zakaz siewu dwóch odmian GMO, to jest kukurydzy MON 810, tu to dam ziemnia camflora. Dopuścił natomiast równocześnie do obrotu nasiona wszystkich genetycznie zmodyfikowanych roślin wymienionych w katalogu wspólnotowym, a jest ich 49. Mówiono nam cały czas, że tylko dwie, ale niewiele osób ma dostęp do tych katalogów. Nie powiedział także, że wydał zakaz siewu tych odmian, dla których unijne pozwolenie na siew wygasło. Obecnie toczy się proces ewentualnego odnowienia, ale póki co i takich nie wolno wysiewać, więc po prostu to była farsa, to była po prostu zwykła farsa. Tymczasem ustawa o nasiennictwie i o paszach z zeszłego roku, mimo naszych dramatycznych protestów naprawdę na środku Warszawy, mimo walki pyskówek z posłami, z rządem, dały nic, czyli zostało z nich wytarte wszystko, co zakazywało GMO w naszym kraju i wyszły jedynie właśnie rozporządzenia, które właściwie nie mają żadnego sensu i no, nic nie spowodują. A więc nadal żądamy natychmiastowego zakazu GMO. A teraz, skoro Państwa tak bardzo postraszyłam, to chciałabym przekazać głos komuś, kto Was pocieszy i powie, jak sobie z tym problemem radzić, bo to właśnie rolnicy polscy, ci, którzy znają przyrodę, wiedzą, jak postępować i jak z tego wybrnąć. A teraz dziękuję Państwu za uwagę.